Chcesz być inżynierem, ale nie wiesz, jaki wybrać kierunek studiów? Interesujesz się nowoczesnymi technologiami, chciałbyś je tworzyć? Nazywam się Piotr Maj, prowadzę zajęcia na kierunku mikroelektronika w technice i medycynie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Pozwól, że krótko przybliżę Ci, czym jest elektronika i dlaczego warto ją studiować. Elektronika obecna jest niemal w każdym aspekcie naszego życia. Trudno sobie wyobrazić dzień bez telefonu komórkowego, komputera czy konsoli do gier. Elektronika jest synonimem rozwoju każdej dziedziny wiedzy. Urządzenia elektroniczne dbają o nasze zdrowie. Od prostych termometrów, przez skomplikowane tomografy komputerowe i rezonanse magnetyczne po implanty, umożliwiające powrót do pełnej sprawności po wypadkach. To właśnie przykłady możliwości technologicznych w mikroelektronice. Dzisiejszy telefon składa się z dziesiątek układów elektronicznych, wśród których wyróżnić można najbardziej popularny mikroprocesor. Ten tutaj dla większości z Was może wydać się tajemniczym klockiem, którego działanie zrozumieć mogą tylko cyborgi. Ale spokojnie, jest to tylko zwykły układ elektroniczny, którego budowę i zasady działania poznasz już na wczesnych latach nauki na naszym kierunku. A nawet zaprojektujesz własny. Układy scalone, takie jak mikroprocesor, projektowane są właśnie przez absolwentów naszego kierunku. Specjalistyczne oprogramowanie, którego oczywiście Cię nauczymy, pozwala na układanie i łączenie elementów elektronicznych według odpowiednich zasad. Podstawowym elementem każdego układu scalonego jest tranzystor. Dzisiaj jest on zdecydowanie mniejszy niż otaczające nas wirusy. Będziesz miał możliwość poznania od podstaw budowy i zasady działania tych nanostruktur. Oczywiście dzisiejsza elektronika to nie tylko tranzystory. Równie ważny, o ile nie ważniejszy, jest software, definiujący zachowanie naszej elektroniki. Na naszym kierunku będziesz pisał programy w każdym ważnym języku i będziesz budował własne urządzenia. Uzyskasz międzynarodowy certyfikat programisty. Obecnie wśród światowych trendów rozwoju mikroelektroniki wymienia się rozszerzoną rzeczywistość, czyli system łączący świat rzeczywisty z generowanym komputerowo. Internet rzeczy, czyli sieć informacyjna, gdzie ludzie stanowią mniejszość, a urządzenia komunikują się między sobą bez naszego udziału. Układy neuromorficzne, przetwarzające dane impulsowo na podobieństwo ludzkiego mózgu oraz przetwarzanie kwantowe, którego panowanie niejako wyważy drzwi do nowej rzeczywistości obliczeniowej, są dzisiaj konstruowane przez inżynierów najważniejszych ośrodków na świecie. Komputer kwantowy to taki, w którym podstawowa znana nam logika typu prawda-fałsz posiada dodatkowo być może. Daje to niesamowite możliwości. O kubitach dowiesz się więcej w trakcie studiów. Mikroelektronika w technice i medycynie pozwoli Ci zrozumieć, dlaczego i w jaki sposób dron może wisieć nieruchomo w powietrzu lub robot od Boston Dynamics potrafi tak swobodnie skakać. Zbudujesz własne radio, zaprojektujesz mikroprocesor, wzmacniacz audio, mini konsole do gier. Przykładamy dużą wagę do aktualności naszego programu i wiedzy, którą Wam przekazujemy, szczególnie, że tak szybko się ona zmienia. Z pewnością znajdziesz pracę w jednej z paru dziesięciu firm, podobnie jak wszyscy nasi absolwenci pracujący dzisiaj m.in. w Motorola, Nokia, Silicon Creations, Woodward, Cadence, Zeiss i wiele innych. Przykładów można oczywiście mnożyć, chociaż dość powiedzieć, że elektronika jest po prostu wszędzie, a jej rozwój jest eksponencjalny, czyli taki. Wszystkiego o elektronice dowiesz się, studiując na naszym kierunku. Zapraszamy na naszą stronę internetową, konto facebookowe, na nasz kanał na YouTube, a jeśli masz do nas pytania, to pisz na naszą skrzynkę mailową, bądź odwiedź nas na AGH. Zapraszamy i do zobaczenia.